Cześć, siemanko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam mnie na kanale w kolejnym odcinku z gry Hitman 3. Tu idzie nasz cel. W ostatnim materiale mógłbym wam nie mówić, żeby was odesłać do poprzedniego, ale zabiliśmy epicko zabiliśmy Tamarę Vidal, wykorzystując snajperów, którzy... Znaczy, snajpera i jego tak jakby... osobę nakierowującą do szału. Zabiliśmy ją tam na placu. Dobra, tu jest jeden, dwóch. Ten tu idzie? Znaczy to tu ma przyjść? Mam nadzieję, że nie. Tu też jest jeszcze jeden, któremu też nie pasuje moja obecność. Także ja was zapraszam do oglądania. A jeżeli macie ochotę, to możecie zostawić lajeczka lub subskrypcję. Fajnie by było. Czy ja bym mógł stąd... Jeżeli ja bym go na przykład tak zrobił i go... na przykład jak on teraz tu jest, to go... Poszedł? Jaki koleś? O, nie! Hej, Jezus! Dobrze, load. Nie miałem tego zrobić w ten sposób. Początek odcinku już oczywiście, odcinka jak zwykle spieprzyłem, jak za każdym razem, gdy nagrywam. Dobra, oni tam znaleźli to ciało, my się tym nie przejmujemy. Idziemy. Dobra, ten znalazł tam body, nieważne, body. Bo ja bym wolał go wciągnąć tutaj, ja wiem, że może szybciej troszeczkę zrobić. Może jak on faktycznie będzie tutaj się opierał o ten... Okej, tak. Czy jeżeli ja dam attack... Dobra. Formative. Nikt mnie nie podejrzewa, jestem szybko, uciekamy. Ja mam plan, ja bym chciał wejść tam do środka budynku i przyczaić się jakoś fajnie na niego. Nie wiem, zobaczymy jak nam, na co nam gra pozwoli. Na razie skupmy się na tym, żeby w ogóle zbliżyć się do tego budynku. Tu jest jeden, który ewidentnie nie będzie ze mną tutaj rozmawiał na żadne tematy, no bo świeci nad nim ta kropka. Ale dobra, no. Może mnie nie zauważy. Kurczę, tam jest kobita. Okej. Okay. To idziemy. Wejdźmy może tutaj. Szybko ekwipuneczek. Gościu tam dostanie z klucza ewidentnie. Tu jest jeszcze też jeden gościu. Więc... Go unlock the door. Dobra. Czy ja mogę zamknąć te drzwi? Halo? Zamknijcie się. I nie mogę już ich zamknąć. No, głupota. Ale dobra. Tego w szafę od razu. I co, jeżeli się na przykład za niego byśmy się za niego przebrali? Bierzemy tutaj research file. Przebieramy się za gościa. I go też do szafy schowamy. Tam mam jakąś aktówkę. Klucz oczywiście zabieramy, bo to wiecie, może się do czegoś przydać. Poproszę. Co tutaj mamy? Podmieniliśmy. Co to miało znaczyć teraz? O kurde, dobra.
Kurczę, teraz co, wszyscy mnie? O, to chyba ja źle zrobiłem się przebierając za ten klucz. Przebierajcie się za ten... Fucking shit. Tam jest dwóch i co ja teraz mam zrobić? To nie był chyba najlepszy ruch, który mogłem zrobić. Like how? All my clients have kept something weird in their safe, especially when it's a basement safe. Basement safes are where you keep the juicy stuff. Kurde, ich tu jest sporo, trzech. See. Never hard. Usually it's the firstborn's birthday or the year they were married. And since the Yateses don't have any kids, that simple, huh? A nasz cel jest tutaj sam teraz. Kurde, ten tu idzie. Ten tu idzie. Okej, on poszedł tam. Odwróć się. Okej, dobra. I przebierzemy się jednak z powrotem za strażnika. Spokojnie. Chodź, look around here. Kurczę, ten... Okay, on cały czas... Interesting. Knockout, tak. Nie potrzebuję tego. Długo, w krzaki go. Dobra, przebierzemy się. A może go by wyrzucił stąd? Go tutaj nikt nie znajdzie. Dobra, okej. Okay. Na. Sprawa wyjaśniona. Ten dalej będzie coś... Czy dalej jestem tak by podejrzany? To bardzo mocno. Trzeba wejść do chaty i może przebrać się za jakiegoś opka. Wow. Jakaś uczta może być. Dobra, to ja tu nie chcę chodzić, jeżeli... Czy teraz ten tutaj przyjdzie? Okej, poszedł sobie. Can you believe it? This is the woman who waged bloody war on Providence. She is involved in the deaths of countless heralds and operatives, including Ken. Generalnie mógłbym tych dwóch jakby to tutaj zrobić? He wants to keep her close. The partners. You don't think he... Immaterial, darling. Aha, oni są tam do góry. Yes. I suppose you're right. No za te panie raczej się nie przebiorę. Has always stayed in the brownstone in Brooklyn. This climate never did agree with him. Także to mi też za bardzo nie pomoże w niczym. Więc próbujemy wejść do środka. Aha, tutaj jest to pomieszczenie, które... Czy oni będą mieli jakiś problem, żebym ja sobie przeszedł? Yeah, keep it real. Sir, back off. Dobra, tędy się nie przedostaniemy. Idzie tam... Kurde, on będzie mnie podejrzewał. Good. Ja nie pójdę. Mam nadzieję, że nie tutaj, co? Nie, idą na dwór. Ten też idzie na dwór i idzie dwóch gości z nim. Ale dobra, może my pójdziemy do góry, może tam będzie można coś ogarnąć.
Nie wiem, gdzie oni pójdą, dobra. A jak nie, to zaraz jadę w niego tam i tyle. A mamy klucz. The key from the villa. O, oto piwnicy. Tutaj nic nie możemy wrzucić. Możemy się tylko... A na przykład jakbym by tu szedł i się schować. Jest ten Zierlandor. Nic więcej nie ma do zebrania. O, okularki? Nie. Samochodu, czyli co, na przykład do ucieczki będziemy mogli wykorzystać? O, znowu znaleźliśmy jakieś super miejsce. Gdzie jest ten gościu? On jest tam. Ej, serio? Co? O, ten na przypale. Kurczę. Generalnie mógłbym teraz po prostu wyciągnąć karabin i do... I na przykład zrobić tak. I tyle. Długo do szafy i dobranoc mu. Generalnie to chyba skończyliśmy misję. Znaczy nawet nie chyba. Śpij, przyjacielu, śpij. Dobra, my stąd uciekamy. Siekiera weźmiemy sobie. Ciekawe. O, komuś tak stopora. Dobra, czy my możemy stąd na przykład tędy się wykulać? Chciałbym komuś stopora walnąć. Nie, bo nam będzie punkty zabierać, dobra. No. No cóż, lokacja chyba zrobiona. Czy tu co? Nic raczej nie będzie, co byśmy mogli. Co da? Dobra, idziemy stąd. To może jednak to wyrzucę. Oni dla mnie nie będą mieli problemu, więc to spokojnie przejdę. Cześć chłopcy, witam was serdecznie. O, no i też żegnam. Raczej nic nie mamy, dobra. Już idziemy do wyjścia. Say congratulations are in order. Close call though. Idziemy porozmawiać z Dianą. A dobra, tędy możemy iść sobie. Dobrze, ciekawe ile udało nam się zrobić. To jest siemanko gościu. Także będzie prawdopodobnie kat szczęka. O, czy będziemy dęsić tutaj z koleżanką? Tak? Oho, proszę państwa. Nie tylko agent, ale też tancerz. It's done. Now what? Now we strike at the heart.
Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Ta-da! A ja myślę, ja się wyłączyłem, bo myślałem, że będzie jakiś ten, jakaś zagrywka typu, jakaś cutscenka czy coś, a tu... trzy tysiące punktów, dziękuję, do widzenia. Jest dobrze, także ja daję Enter. Dartkan. Będziemy usypiać i... to można by było się w niego ten uzbroić i będziemy usypiać. Okay. Custom made pistol, fast fire rate, belt, scratch camera with the silencer. Bauthaus. Cóż. How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? Ether Brand's neurotoxin. Transfers by touch. Przed chwilą powiedziałem, że zjebana zdrajczyni. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. I co to oznacza? Nie można ufać nikomu. Nikomu. Continue the story. Untouchable. 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 Czyli co, niedotykalny? Untouchable, nie wiem. Niedotykalny? Nie, tego tak się raczej nie tłumaczy. Ja to tak rozumiem w głowie. Dobrze. Że co? Co my tutaj mamy? Dobrze. Jeszcze 19 minut. No, myślałem, że jeszcze troszeczkę dłużej potrwa tamta rozgrywka, ale dobrze, rozpocznijmy sobie i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Czy będzie coś, jakiś film wprowadzający nas do tego, czy już będzie stricte rozgrywka. Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the apex predator.
to jednak już jest rozgrywka. Always hiding behind the headlines. Was perfection its own justification? Or a willful distraction? A wall built contract by contract to shield you from the uncomfortable truth. You're exactly the tool they bred you to be. To mu smażyliśmy. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? Nie wiem. You never even had a name. Jak to nie agent 40? Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Oh. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Oj, Diana, już are masz you kosę. Done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. No dobra, ja na takiej bani, to czyli jednak ja przeżyłem, czy ja już jestem w zaświatach, czy... What's going on in here? She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Czyli jednak przeżyliśmy. Dobra, ale miał loty, co? Teraz pewnie wydostań się stąd i w ogóle. Także lecimy. Lecimy, lecimy. Myślę, że się tylko tutaj rozejrzymy troszeczkę. Tu. Nie chcę tu się chować. Czy mamy ze sobą jakiś ekwipunek? Kamerę mamy cały czas, także jest ok. Dobra, jeden miej. Sorry gościu, no ale no niestety nie było nikogo innego. Czy z niego mogę coś jeszcze zebrać? Nie będziemy. O, kartuszka. O, dziękuję. Dobra, jego tutaj w szafę. Elegancko. Nie wiem, czy chciałbym się tak jak agent, nasz agent 47 co chwilę się przebierać. Blue Laboratory. Myślę, że też bierzemy. To są punkty. Fajnie się leje. Ja nie płacę. Dobra. Wszystko tutaj mamy. Super. Ale tutaj już jest przypał. A tam niech się leje woda.
For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effects to individual memories. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be over the moon. What are you talking about? I love waking up in a cold sweat with a scream stuck in my throat. So, what would you call it then? Your catchy off-the-counter name. I don't know. Blank Slaterzine? You are a piece of work, lady. Come on. Jim, was it? It always starts like this. GPS, microwaves, duct tape. This serum will eventually improve lives. I've got to believe that. Tell that to the poor SOB in the rear car. When I want to forget something, I rely on my good old pal, Mr. Al. A technical report, dobra, nie chcę mi się czytać. No offense. Generalnie ona mnie nie może zobaczyć. No dobra, my sobie tu popatrzymy przez tego. Czy mamy? Nie mamy w ogóle nic w ekwipunku takiego, czy mógłbym. Muszę się jeszcze rozejrzeć, no bo co tu jest open? A, open the door. Ups. Mi się wydaje, że... Kurde. That's not funny. You're going to go. Patrz. Dobra. Przebieramy się za strażnika. Nie będziemy oczywiście skręcać im karku. Tylko problem jest teraz inny. Ja mam miejscówkę tylko dla jednej osoby. O, sorry, nie wykupiliście pakietu miesięcznego na podróżowanie. Dobra, tu się dalej woda leje, to mocno. No i cóż. Najwyżej znajdą te ciało, no trudno. Chowam go tam. Może tu nikt nie będzie chodzić. Tu go wciągniemy. Drop. O. Leży, dobra, zamykamy tutaj. O, tu one się nie chcą zamknąć już. No dobra, cóż, trudno. Możesz wstać, chodzisz taki skulony. Idziemy. Unlock the door. Czym mógłbym to unlocknąć? Niczym. Ha! Jakiś kod potrzebujemy. Okej. 1979? Jak trafiłem za pierwszym razem? Dobra, bierzemy łom, nie? A i trapę nie będę mógł tam. Więcej już nic nie mamy, nie? Nie. Ale dobrze. Mamy taki rozpoczynek. Ja nie będę dalej szedł. Jest 29 minut. W tym momencie się zatrzymamy. Zrobimy sobie tylko sejwuszka. Bo nie wiem, jak długa jest ta misja. Confirm. I co? Jeżeli się podobało, to wiecie co, nie? A jak nie, to też wiecie co. Dajcie też suba, dzwona i to tyle. Ja wam życzę miłego wieczoru i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!